Przy ulicy Szypiornickiej w Kaliszu położony jest zabytkowy rosyjski schron z 1913 roku. Powstał przy ówczesnej granicy zaborów obok linii kolejowej. Najprawdopodobniej spełniają funkcje obserwacyjne. Niektóre źródła mówią, że służył również w okresie późniejszym do obsługi strzelań na strzelnicy II batalionu 29 Pułku Strzelców Kaniowskich. Jest zaznaczony na mapie stacji kolejowej w Szypiornie z 1923 roku. Obiekt składa się z dwóch części: naziemnej i podziemnej w postaci piwniczki. W roku 2012 został wysprzątany przez członków Kaliskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Niestety, obiekt nie jest dopisany do rejestru zabytków i z każdym kolejnym rokiem niszczeje coraz bardziej.